Mniszek lekarski. Jak zrobić syrop, tak zwany miodek mniszkowy? W jaki sposób go dawkować, kiedy i jak stosować? Witam, nazywam się Natalia Samaryc. Na te właśnie pytanie dzisiaj Wam odpowiem w tym krótkim wideo. Ale najpierw dosłownie parę słów, dlaczego warto zrobić syrop z mniszka lekarskiego. Syrop z tej rośliny leczniczej pomaga na różne dolegliwości górnych dróg oddechowych. Bóle gardła, chrypkę, kaszel, stymuluje pracę układu immunologicznego i wspomaga pracę narządów krwiotwórczych. Ma działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe i dlatego wskazany jest przy zapaleniu dróg moczowych. W domowych warunkach bardzo łatwo zrobić taki syrop. Będą nam potrzebne same główki kwiatów, które najlepiej zbierać w pierwszej połowie dnia w słońcu. Wtedy kwiaty są w pełni rozwinięte, zawierają najwięcej składników odżywczych i aktywnych, a dodatkowo sam syrop będzie wtedy bardzo aromatyczny. Trzeba uzbierać około 500 kwiatków, by wyszło nam kilka małych słoiczków syropu, bo syrop można używać w zimie i w lecie i dalej Wam powiem w jaki sposób i dlatego warto poświęcić trochę czasu. Kwiaty nie płuczemy, by nie pozbawić je drogocennego pyłku, ale żeby pozbyć się różnych robaczków, mrówek i innych żyjątek, kwiaty trzeba rozłożyć na 1 godzinę na ręczniku lub na papierze. Wtedy te wszystkie mróweczki nam z kwiatuszków wyjdą. Po czym wyłuskujemy żółte kwiatki, te płatki kwiatowe, odrywając lub odcinając zieloną część przylistki. To nie jest obowiązkowe, ale zielona część może dodawać trochę goryczki. Następnie wkładamy nasze kwiatuszki do garnka. Zalewamy 1 litrem wody i gotujemy przez 15-20 minut pod przykryciem. Po tym czasie odstawiamy garnek w chłodne miejsce na całą dobę. A następnego dnia przecedzamy wywar przez sito, a najlepiej przez gazę, by można było dobrze odcisnąć te kwiatki. Do uzyskanego wywaru dodajemy sok z cytryny i cukier. Mieszamy i gotujemy przez około 1,5-2 godziny na wolnym ogniu. Syrop trzeba często mieszać i sprawdzać jego konsystencję. Syrop nie może być za rzadki, bo nie da się go wtedy długo przechowywać, może utworzyć się na nim pleśń. Natomiast nie może też być za gęsty, bo się skarmelizuje. Trzeba uzyskać taką konsystencję płynnego miodu. Jeżeli przez przypadek przygotowaliście syrop i zrobił się za gęsty, to można go rozlać do takich małych foremek na lód i powstaną cukierki do ssania na gardle. W czasie gotowania syropu można dodać kilka plasterków imbiru lub kilka goździków. To nie jest obowiązkowo, ale można sobie poeksperymentować i raz zrobić taki tradycyjny syrop, następnym razem dodać do niego jakiś inny składnik, który troszeczkę zmieni jego smak, a dodatkowo podniesie jeszcze walory zdrowotne. Gotowy syrop wlewamy do wyparzonych słoików, odwracamy do góry dnem i zostawiamy, aby wystygnął. Jest pyszny. Będzie wyglądał i smakował jak prawdziwy miód. Jak stosować i dawkować nasz mniszkowy miodek? Po pierwsze, jako miksturę leczniczą przy różnych problemach gardła można go stosować dla osoby dorosłej po 2-3 łyżeczki dziennie, a dla dziecka po 1 łyżeczce. Ale ze względu na to, że mikstura ma ogólnie korzystny wpływ na nasz organizm, można ją stosować na co dzień jako wspomaganie układu odpornościowego, a nie tylko wtedy, jak zachorujemy. Na przykład może być to wspaniały dodatek do deserów, do naleśników lub do lodów. Syropem można także posłodzić herbatę lub kawę. Wyśmienicie smakuje do herbaty rozgrzewającej z imbirem, goździkami i pomarańczą. Taką herbatkę najlepiej sobie robić i stosować w chłodne dni. W lecie można syrop dodawać do zielonej herbaty mrożonej z cytryną i miętą i będzie miała wtedy bardzo fajne działanie, takie wyciszające, orzeźwiające nasz organizm. Można też zrobić pyszną, zdrową lemoniadę dla dzieci z syropem z mniszka i sokiem z cytryny. Mam nadzieję, że informacja była dla Was ciekawa i korzystna i jeżeli film się spodobał, to bardzo proszę o polubienie i udostępnienie. A ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo.